Bardęga przedstawił rozliczenie za psiakobusa, w tym podesłał mi fakturę, aby mógł sprawdzić, ile faktycznie wydał na karmę. A mi też wysłał. Widzicie? Też jestem kanałem komentarzy. Marek Tańcula zawiesił wspólne programy z Szalonym Reporterem, ten poczuł się wystawiony przez kumpla, o czym dał znać w komentarzach. Fame MMA ogłosiło prawie całą kartę walk 17 edycji imprezy. O, to będziemy mogli o tym pogadać też, no, jak będzie Rafał komentował. Japczan i Medusa opowiedzieli o zarobkach streamerów, a jako, że chciałem pogłębić temat, skontaktowałem się z Rypsonem, który podał konkretne kwoty. Swój koniec ogłosił również Team X3, który... Te tematy, które tutaj Rewo porusza, to również są u mnie, tak z tego co patrzę, również są... Boże, nie przełączaj kanału mi, bardzo dziękuję. Również są u mnie na filmie, który jest sprawdzany przez YouTube'a, zobaczymy. Może jutro sprawdzi, a może na środę sprawdzi, zobaczymy. Jak na razie jest w trakcie sprawdzania, moi drodzy. W trakcie sprawdzania. Już od dłuższego czasu generował słabe wyniki, a ekipa WK zdradziła, ile sprzedaje miesięcznie energetyków dzik. Witam was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Rok 2023 powitał nas informacjami o zamkniętych projektach. Na kanale Szalony Tańcula pojawił się film pożegnalny, w którym Arek Tańcula i Szalony Reporter ogłosili, że na... Pokazać wam, znaczy mogę wam włączyć, dosłownie patrzcie, żeby nie było, że teraz nagram film, bo kopiuję drewa. Patrzcie to, słuchajcie początku filmu. Team X oraz Szalony Tańcula zamykają projekt. Dyrektywa Omnibus. Sylwester marzeń w dwójce. Influencerka, której nie należy wynajmować mieszkania. Widać, co ma jest temat? No. Także śmiesznie. Spadam z paczy trzeciej, muszę... Ruszam w trasę po drodze Italii. Wojes... When moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. 7 miesięcy, dziękuję bardzo. W ten moment kończą wspólne nagrywanie. Postanowiliśmy zawiesić nasz projekt. Emerytka, dobrze, w porządku. Ja... Szanuję, ale wierzyłem. Wiesić na razie, może zawiesić, no zobaczymy jak to badale się potoczy, bo co? Bo to jak ma odklejkę i łazi po cmentarzach i nagrywa TikToki. I potem do mnie ludzie piszą Nie, co mam powiedzieć, Anna Cieślak. Wiesz co, miałem inny pomysł w głowie, ale jednego nie zrealizowałem. Nie wiem, jakoś tak. Powód głównie chodzi o zamieszanie wokół Szalonego Reportera, który ze względu na kontrowersyjne, czy też wręcz głupie... Bo wróciłem treningów i mnie trener przejechał dzisiaj po mnie jak walec. W sieci wpływa na opinię o Tańculi. Arek ma dość łączenia go z jego osobą, czy też z jego aferami i chce się od tego odciąć. Trudno mu się dziwić, bo Szalony potrafi gadać o rakietach, innego razu jest ogłaszany na tej samej gali co Murański, z którym tak zaciekle walczył, robi sobie uśmiechnięte fotki będąc w Ukrainie, albo parodiuje... No ogólnie jeśli chodzi o ten duet, to według mnie Tańcula tylko na tym tracił. Ale on według... Inaczej. Raz, że Tańcula tracił w momencie, gdy się odzywał. Jak walczył i wygrywał z Muranami, to było zajebiście, jak zaczął się odzywać i kłócić z Pasutem, to tracił. I w momencie, gdy założył jeszcze duet z Szalonym Reporterem, który znany jest z tego, że ciągle popełnia błędy i ciągle przeprasza i ciągle mówi, że się poprawi i tego nie robi, to jeszcze bardziej zaczął tracić, więc ja się nie dziwię, że odłączył się z tego projektu. Szczególnie, że Szalony Reporter po tym filmie, jak oni powiedzieli, że no, że muszą się rozejść i tak dalej, poklepali się po pleckach, to zaczął w komentarzach pisać, że no, że jak ktoś tam pisał, że szkoda, że Tańcula nie ma jaj. A coś takiego, nie? A Szalony Reporter, no szkoda. No może ktoś inny będzie miał. Coś takiego, nie? Także Arek, niech ci nie będzie szkoda. O tak, nie żałuj. Nie żałuję. Ludzi na cmentarzu i wrzuca nagranie na TikToka. Sporo tego, a przecież od niedawna jest szerzej rozpoznawalny w sieci. Kurde, nie chcę mi się walczyć z tymi wiatrakami, z tymi ludźmi. Ja cały czas jestem takiego zdania, że i tak jestem tego zdania, nigdy tego zdania nie zmienię, że to co ja mówię, to są moje słowa, które biorę pełną świadomość za to, a to co mówisz ty, to są twoje słowa, ale ludzie tego nie rozumieją. Ja bardzo często jestem podpinany pod jakieś twoje słowa, twoje rzeczy, z którymi ja nawet mówię, nawet dokładnie w tym odcinku mówiłem inne moje zdanie, ale wy powiedzieliście potem, wy w swoim odcinku powiedzieliście to. Z jednej strony rozumiem decyzję Arka, ale z drugiej myślę, że nie musieli kończyć projektu. Wystarczyła zmiana w formule, gdzie Tańcula wcieliłby się w głos ludu i rozliczał głupotę Szalonego. Wtedy trzeba odłożyć na bok przyjaźń i po prostu obiektywnie krytykować słabe zachowania współprowadzącego. Nie dość, że byłoby to ciekawsze do oglądania, to dalej mogliby razem działać na YouTube. Okej, to też jest spoko rozwiązanie. YouTube. Ja po prostu mam ogólnie co robić, bardzo mi będzie przykro, bo fajnie się komentowało te rzeczy, myślę, że niektóre też... Tylko właśnie, bo teraz tak, teraz jest taka sytuacja, że ludzie pisali, ogromny był hejt, albo nawet ogrom negatywnych komentarzy spływa na ich kanał, spływa na Tańcule. I Tańcula się... jakby przejął tym, odsunął od projektu, więc teraz będą po nim jechać, że jest chorągiewą i że robi to, co ludzie mu każą. Także wiesz...
Fajne były, dużo było fajnych. Dużo było fajnych. Było dużo fajnych ludzi, dużo ludzi podchodzi, że lubi nas oglądać, tak. Zawsze do snu i w ogóle. No ale kurde, no ja nie chcę walczyć z wiatrakami, naprawdę. Już sobie nagrabiłem federację u siebie też przez ten program. Wiele razy przecież wiesz, że tłumaczyłem za ciebie i tak dalej. I w ogóle i po prostu kurde, no. Tak wyglądało oficjalne pożegnanie, które było dosyć łagodne. Natomiast inny obraz nadają sprawie komentarze szalonego reportera, które zamieścił już po publikacji filmu. Z jego wypowiedzi wynika, mówię, że ma pretensje do Arka i generalnie poczuł się wystawiony przez kumpla. Po tym co tu powiedział Arek, niestety, ale stracił w oczach, czy kolega, czy przyjaciel nigdy nie powinien się od niego odwrócić, a jeszcze coś takiego mówić publicznie. Widocznie chodziło o coś więcej. Niestety tak jest, wszystkiego dobrego. Tańcula, uważałem cię za gościa z jajami, teraz pokazałeś, co jest dla ciebie ważne, nie zawsze to, co się opłaca, jest tego warte, a opinia publiczna nie jest najważniejsza. Jeżeli otrzymujesz hejt, ale na koniec dnia bez problemu możesz spojrzeć w lustro, to idziesz w dobrym kierunku, trzymaj się szalony. Będę się trzymał, zawsze zostawałem sam na placu boju. Takich komentarzy jest cała masa i pomijając postawę szalonego, warto zauważyć zmianę podejścia publiki. Najpierw internet doradzał, aby Tańcula odciął się od szalonego reportera, bo traci wizerunkowo, a znowu gdy to zrobił, to jest mu zarzucane, że pozostawił kumpla ze względu na afery. Ludziom ciężko dogodzić. No, mówię, to są te same wnioski, nie? A później jest tak, że ja na przykład wstawię ten film, nie wiem, w czwartek powiedzmy, bo wtedy mi go YouTube sprawdzi, albo jutro. I ludzie będą pisać, że mówię słowo w słowo to samo co Rewo. Tylko, że no mówię, jak komentuje się sprawy, to jest się kanałem tam powiedzmy newsowo komentarem albo newsowym, to... No to nie, myślę, że bardzo często, szczególnie w takich sytuacjach, dochodzi się do podobnych wniosków. No ale wiadomo, no drewa skopiowałem i tyle. Zaraz włączymy Gimpera, to pewnie od niego też skopiowałem. Jeszcze nie wiem, co tam jest, ale myślę, że jest szansa, nie? Oczywiście, że obejrzę Andrzej. O właśnie, że może Andrzeja dzisiaj obejrzymy na koniec. Kino... walki. Później wam pokażę, co to za kanał. 16 minut. A sobie obejrzymy na zakończenie może live'a. Przepraszam bardzo. Dlatego zawsze trzeba podejmować decyzje we własnym zakresie i nie działać pod wpływem emocji. Wypowiedzi szalonego z pewnością nie zachęcają Arka do powrotu do nagrywania podcastu, ale kto wie, co będzie w przyszłości. Wielu młodych ludzi marzy, aby zostać streamerem, grać całe dnie w ulubione gierki i jeszcze zarabiać na tym kupę hajsu. Jak jest jednak naprawdę i czy faktycznie zarobki streamerów są tak ogromne? Temat poruszył Paweł z kanału Dla Pieniędzy, który porozmawiał o zarobkach z Japczanem i Metusą. Tutaj warto podkreślić, że... Czy są dobre, czy nie? Przepraszam. Czy są zarobki dobre? Dobre i niedobre. Zależy wszystko od miesiąca, zależy od tego, jak cię algorytm lubi. Zależy ile... zależy ile cię osób ogląda. Wszystko jest zależne. To wszędzie, nie? Jak masz dobry miesiąc i dużo zrobisz, no to dostaniesz więcej pieniędzy. Jak masz słabszy miesiąc i mniej zrobisz, to masz mniej pieniędzy. Aktualnie Japczan ma bana, a Meduza dosyć krótko streamuje na Twitchu, więc żeby zaktualizować ich informacje, skontaktowałem się z Rybsonem, który podał konkretne, aktualne kwoty. Zależy na czyich plecach się wbijesz, to prawda też. Ale zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja też jakby jestem świeży na Twitchu i tak naprawdę zrobiłem jedną współpracę, więc niezbyt mogę powiedzieć, jakie to są granice. Bo... Średnio 7 tysięcy za jakoś, tak? Ale zdarzały się też i dużo większe współprace, nie? Najlepszy miesiąc to ile zarobiłeś? Samego Twitcha, no? Plus te reklamy na Twitchu. Kurczę, myślę, że gdzieś koło 60. Okej, okay. A najgorszy miesiąc? Tak jakby wszystko potem już miałeś takie stałe współprace, no to ciężko było zarobić mniej niż 10 czy 15 tysięcy, jak miałeś stałe współprace, nie? Znamy widełki, jeśli chodzi o hajs, ale i tak ostatecznie każdy miesiąc jest inny. W tym wszystkim pozostaje wątek nieszczęsnych reklam na Twitchu, które od dawna wzbudzają frustrację. Głównie dlatego, że stawki są wyjątkowo niskie, a jednak przerwa reklamowa w trakcie streamu jest dosyć problematyczna dla widza. I tutaj przykład. Największa polska streamerka Kasix dostała propozycję motywacyjną, gdzie Twitch za 131 godzin transmisji i 9 minut reklam na godzinę zapłacił jej $140, czyli jakieś 600 zł. Średnio oglądają jakieś 1500 osób i daje jej to 37 miejsce w Polsce, a oferta jest jaka jest. Kolejnym źródłem zarobków streamera są suby i brzmi to dumnie, gdy streamer ma kilka tysięcy subów, ale nie jest tak kolorowo, bo Twitch zabiera dla siebie dużą część pieniędzy. Ile? 50%? 70%? 60%? Finalnie trafia do twórcy, bo chyba... Zaraz się dowiemy. Poro zabiera Twitch. Mniej jak 50%. Mniej niż 50%. Okay. Tak, ponieważ to chyba działa tak, że w Stanach płacą od tego podatek i to, co zostało, to dzielą na pół. Teraz jest to 4 euro, więc do kieszeni twórcy wpada mniej niż 10 zł i od tego trzeba jeszcze odliczyć podatek w Polsce. Informacje od Japczana i Medusy skonfrontowałem z opinią Rybsona, który działa na Twitchu od dobrych kilku lat, w tym aktualnie streamuje i zna konkretne stawki. Tutaj, żeby była skala odniesienia, regularnie ogląda go średnio 1700 osób, a jego content to League of Legends. Ile średnio zarabiasz miesiąc donate'ów? 2-3 tysiące streamując bardzo dużo, około 220 godzin. Jeszcze raz. League of Legends. Ile średnio zarabiasz miesiąc donate'ów? Miesiąc... Z donate'ów, okej. Okay. 2-3 tysiące streamując bardzo dużo, około 220 godzin. W porównaniu do nich może to słabo wypadać, ale pamiętajmy, że lolowcy to straszni skąpcy. Ile średnio jesteś w stanie wykręcić ze współprac, a ile z subów? Ze współprac to różnie, była jedna gra, za którą dostałem 70 tysięcy netto za 12 streamów po 2 godziny z gameplayu. Z takich dłuższych, które miałem na przestrzeni 2 lat na spokojnie 10 tysięcy netto, teraz troszkę się pozmieniało i stawki konkretnie rosną. Co sądzisz obecnie? Masakra, jeśli chodzi o wstawianie reklam, ale powiem wam, że jeśli chodzi o YouTube'a, to jest tak...
No nie wiem, czekajcie, zaraz zobaczę ile... Zobaczę, zobaczę, czy mogę zobaczyć, moi drodzy. Ile na przykład, nie wiem, na ostatnim streamie zarobiłem z samych... Z samego włączania reklam na streamie. Statystyki... $57. Nie, to o wiele większa stawka. O wiele większa stawka niż na Twitchu. No dobra, no to nieważne, to zwracam honor. Czemu teraz jest w euro? Ponieważ musiałem zmienić dostawcę na zagranicznego. Średnio zarabiasz... Jak źle wygląda? Nie, uspokoił się bardzo. ...z Twitcha, podsumowując wszystko. Rekord to pewnie około 100 tysięcy, ale to było sporo zaległych faktur i tak wspólnych. I ile średnio... Zarabiasz tylko z Twitcha? Podsumowując wszystko. Rekord to pewnie około 100 tysięcy, ale to było sporo zaległych faktur i tak dalej. Tak średnio myślę, że z 40 tysięcy, coś takiego. Wynika z tego, że lwią część zarobków streamera stanowią współpracę, natomiast reklamy, donate i suby są elastycznym dodatkiem. Warto pamiętać, że mówimy tutaj o streamerze, który ma już wyrobioną markę, swoją publikę i regularnie streamuje, wyrabiając wiele godzin. Teraz rodzi się pytanie, dlaczego tak wiele osób wybiera Twitcha, a nie na przykład YouTube? Odpowiedź jest bardzo prosta. Chodzi o specyficzną społeczność, której nie znajdziecie nigdzie indziej. Twitch to jest też taka platforma, gdzie widzowie potrafią się bawić bez ciebie. Nie chcę wskazywać palcem, ale no są tacy streamerzy, którzy po prostu wiesz, leci se muzyczka, oni se grają i tam na czacie strzelałem motkami od góry do dołu. Podsumowując temat... No na pewno są inni ludzie, inni widzowie, inna społeczność. Ja na przykład bardzo lubię i długo swego czasu oglądałem Gucia. To jest, jeśli chodzi o Twitcha, to jest chyba jedyny streamer, którego shoty regularnie oglądam, Gucio. Naprawdę, to bardzo lubię, to bardzo, bardzo lubię i tam faktycznie, ludzie się bawią ciągle. On tam może mieć, nie wiem, 10, może nie wiem, czy 10, ale z 8 godzin streama i 8 godzin ludzie siedzą i się bawią. Ja nienawidzę tych spamów emotkami. No, ja ci powiem, że jak zacząłem zwracać uwagę na to, co oni piszą, to mnie to irytowało, ponieważ jak oglądam szoty Gucia, to jest on i jest obok czat. I osoby, które tam na przykład subskrybują go, tak, to mogą chyba częściej pisać wiadomości i oni piszą taki rządek emotek i wysyłają go ciągle. Co 5 sekund widać tą samą wiadomość, nie? No to, ja nie wiem, jakbym na przykład, jak teraz by czat wyglądał mój i ciągle by ludzie spamowali emotkami, to nie wiem, jakbym mógł czytać to. Na przykład teraz mogę przeczytać, patrz, mam strony i mam napisane tak, Twitch chat to zwierzęta. Stary, pomyśl, jak to jest żyć w takim otoczeniu, ja się dziwię, że ona nie jest szpitalem psychiatrycznym. Dwóch Polaków w teamie, prawda? Dokładnie. Żeby taka w niej marka youtuber z tego... Dużo trzody jest na Twitchu, tak, raszykuj się, spam, chodziło mi o to, że ja przynajmniej wygląda na zaniedbanego, okej, w ten sposób. To tak samo multiego, oszaleć by można było. I przeczytałem teraz wszystko, nie? Wszystko na tej jakby stronie, którą mam teraz włączoną. A tam po prostu, no nie cholery. I teraz ktoś może powiedzieć, no to więcej osób. Nie, teraz 4000 osób jest. I ja wiem, że lwia część tych osób, które teraz są na streamie, po prostu słuchają sobie, co ja mówię. Tak, słuchają, co ja mówię. Tak, dobrze mówię, dobrze. Ale na przykład nie komentują, nie? Ale na przykład, nie wiem, jak jest Fame MMA, jest powiedzmy 12 tysięcy osób na streamie, albo 10 tysięcy osób na streamie, to ja dalej potrafię czytać ten czat i dalej odpowiadać. Coś takiego. Tak, dokładnie tak to wygląda. Taki zaspamowany z prostu emotkami i ciągle stawiany, i ciągle. Ja gram w ligę i słucham ciebie w tyle. To jest fajne, to bardzo, bardzo, bardzo mi miło. Wtedy ludzie płacą donaty, żeby ich wiadomości czytać. No to też prawda. A ja wiesz, ale czytam i czat, i donaty, nie? Czasem nie komentujemy, bo słuchamy do grania. No. To jest grane, czemu ja mam wspórnika. Wiesz co, to jest tak, że ten, że jak ktoś wspiera, to może ofiarować wspieranie komuś, widzom. No i YouTube jakby sam randomowo przydziela to wspieranie i zostałeś tutaj no, obdarowany wspieraniem. Na Twitchu można zarabiać bardzo duże pieniądze, ale trzeba mieć wierną i stosunkowo liczną widownię, która umożliwia podejmowanie współpracy reklamowych. Oczywiście to są konkretne przypadki, bo mogą być streamerzy, którzy zarabiają dużo większe pieniądze z donate'ów, albo dostali super oferty motywacyjne, ale uśredniając, tak to wygląda. Skoro już poruszyłem temat zarobków, to trzeba wspomnieć o, mam wrażenie, że jednym z najlepiej rozwijających się biznesów polskich youtuberów. Mowa tutaj o ekipie WK, która... Ja powiem wam, że... Powiem wam tak, jeśli chodzi o ekipę WK... Bardzo mi się podoba, ani razu chyba na dzisiejszym streamie jeszcze nie przeczytałem, że dużo stopuje, ale na tym polegają te streamy, że nie włączam filmu i się tylko śmieję, albo na końcu mówię, no Rewo ma rację, tylko zatrzymuję i faktycznie komentuję. Jeśli chodzi o ekipę WK, to powiem wam, że jestem tak zajebiście zadowolony i tak jestem
nie wiem czy doceniony, tylko po prostu mi jest fajnie. Ponieważ ja ekipę WK oglądam od roku 2014-15, tak naprawdę. Jak oni dwa lata nagrywali, 2-3 lata może nagrywali, to wtedy już zacząłem ich oglądać. I lata później okazuje się, że Robercik z Natalią oglądają moje live'y do kolacji na przykład. Albo oglądają moje filmy w ogóle. Albo mam taką współpracę, no nie chcę nazywać tego współpracą, tylko mamy taki kontakt, że na przykład wysyłają mi te zgrzewki dzików, albo wysyłają mi bomby, albo wysyłają mi kreatynę, białka mi wysyłają, ciuchy mi wysyłają. I to nie tak, to teraz tylko jako kropeczka na D ławeczka pozostaje. Tak, ale oni mi wielokrotnie zapraszali, tylko wiesz, zawsze coś takiego, że kurde, chciałem chwilę potrenować, dopiero się dobrze pokazać, nie? Ale wiesz, ale od czasu, kiedy byłem po prostu ich fanem, to teraz na przykład mamy kod zniżkowy Ancymony. Minus 5%, proszę bardzo. I to wszystko za darmo. Nie, to nie chodzi o za darmo, tylko wiesz, że chłopaki mnie kojarzą, że jakiś tam mam kontakt z nimi. Kurde, to jest takie fajne, nie? Że wiecie, że od tego, że jest się czyimś fanem, że kogoś się lubi oglądać, przechodzimy trochę na taką stopę, no powiedzmy trochę koleżeńską, nie? Tam trochę więcej z po niektórymi rozmawiałem. To jest takie fajne, nie? Także super, no. Gdzie stacjonarno można kupić napoje? W Lidlu, w Dino, w Biedronce. To na pewno. Nie tylko z koszulek i suplementów, ale i z energetyków. Również także, materiał dla pieniędzy, no super, to jest materiał, z którego wynika, że miesięcznie sprzedają, uwaga, 800 tysięcy pojemnika. I słuchajcie, ile miesięcznie sprzedajecie dzików i który smak sprzedaje się najlepiej? Cały czas tych smaków dochodzi, więc ta statystyka, możemy ją uśrednić, że to jest 800 tysięcy puszcza miesięcznie. Przez około 10 milionów. I bełkot. Około 10 milionów sprzedać, nie? Jak sami obstawiają, daje im to piąte miejsce wśród energetyków, a przypominam, że mówimy tutaj o youtuberach, którzy od zera sami zbudowali swoją markę i rozwinęli ją do takiej skali. Niestety ekipa nie mogła podzielić się informacją o zyskach z jednej puszki i kosztów produkcji ze względu na tajemnicę handlową. Nie mógł pochwalić się tym, ile kosztuje w produkcji jeden dzik. Złamałby w ten sposób warunki umowy z firmą je produkującą i naraził się na nieprzyjemności. Jednak mogę wam wyjawić, że nie są to małe pieniądze i że panowie nie oszczędzają na produkcji dzika. Tym, co jeszcze bardziej oddaje skalę ich działania, jest obrót, jaki generują. Na przestrzeni lat widać spory skok, a szczególnie gdy do sprzedaży trafiły energetyki. W 2020 roku było to 16 milionów, ale już w 2021... Z fazji, dziękuję, że subskrybujesz. Bardzo, bardzo mi miło. Wszędzie zadebiutował dzik, obrót wzrósł do 25 milionów. W poprzednim roku udało mi się wykręcić dwa razy więcej, około 60-70 milionów. Mimo wszystko nie poprzestają na laurach i zapowiadają, że to jeszcze nie koniec. Teraz spory cel firmowy, nie wiem czy możemy powiedzieć o co się z ludźmi założyliśmy w naszej firmie. Możemy. Że jak będziemy mieli 100 milionów obrotu za ostatnie 12 miesięcy, to przeznaczamy milion na premię w firmie. I myślę, że to jest fajna motywacja. Dużą część zarobków firmy stanowią także koszulki, których produkcja nie należy do... A to wiesz dlaczego? Dlatego, że spieszysz się z mówieniem i szybko mówisz. Sama mam z tym problem. Że jak się odpala, to mnie w ogóle nie można zrozumieć. Tylko właśnie to jest czasem tak, że czasem jest dużo osób, czasem jestem bardzo nakręcony i mówię bardzo wyraźnie, mówię bardzo szybko. Na przykład tak jak teraz, że nie był koszy, tylko wiesz, mówię bardzo wyraźnie, wszystko możesz zrozumieć. A czasem jest tak, że chcę zrobić wszystko naraz, nie myślę i zaczynam bełkotać. I właśnie tego bełkotania chcę się... Co ja z tym chcę się wyzbyć jak najmocniej. Najtańszych. WK postawiło na polskie szwalnie i dobrej jakości materiały, a to oznacza z jednej strony wyższą jakość, ale z drugiej wyższą cenę. Mimo wszystko rynek to zweryfikował i patrząc na sprzedaż, jest ogrom ludzi, którzy potrafią to docenić. Okej, czyli jeżeli... Tak, WK szanuje bardzo, bardzo mocno. Dobre ciuchy, dobre energole, dobra firma, dobre chłopaki. I taka koszulka kosztuje 120 zł w sklepie, to tak naprawdę około 50 zł ona będzie kosztowała w produkcji, łącznie z opakowaniem i tak dalej. I około tych 50 zł musi zostać w firmie jako wasz tu zysk, żeby było dla pani właśnie szwaczki, żeby było na magazyn, na opłaty, logistykę. Osobiście. Bakasolo, dzięki, że subskrybujesz, bardzo, bardzo miło. Bardzo podoba mi się ich pomysł na biznes, a przede wszystkim... Mój narzeczony ma ciuchy od nich i powiem, że no materia robi swoje. Ja ci powiem, że oversize'y od WK... To noszę bardzo, bardzo często. To są ciuchy, które są moimi ulubionymi chyba ciuchami. I je noszę tak, że one są nie do zajechania. Możesz prać, one się nie kurczą, nie psują, nic się z nimi nie dzieje. Petarda. To, że tak bardzo angażują się w cały proces tworzenia i realizacji pomysłów. Wiecie, to nie są kolejne płatki, tylko przemyślane produkty stworzone od A do Z. Widać, że mają na to zajawkę, a wspólna działalność jest dużą częścią ich życia, której nie chcieliby sprzedać nawet za ogromne pieniądze. I jak już jesteśmy przy tematyce biznesu, w które zaangażowani są influencerzy, to Fame MMA ogłosiło kartę walk 17 edycji imprezy. No właśnie, teraz możemy pogadać. To prawie całą kartę walk, bo brakuje jeszcze starcia kobiet oraz być może jeszcze jednego pojedynku. Zdecydowanie jedną z najciekawszych... Ta walka,
jak dla mnie petarda i się nie mogę jej doczekać. I bardzo mi się podoba cała droga Ferrariego. Niektórzy go lubią, niektórzy go bardzo nie lubią. Ja zaliczam się do tych pierwszych osób. Matne płatki, tak. Ja zaliczam się do tych pierwszych osób, którzy... Dla mnie spoko. Ja lubię Amadiego. I podoba mi się ta przemiana, że on na pierwszej, czy tam drugiej edycji, albo trzeciej edycji walczył z Bystrzakiem. Jakoś taki, nie wiem, w jednej z pierwszych walk. A teraz będzie miał main event. Zajebiście, fajnie. Czy walki starcie Ferrariego z zawodowym pięściarzem Kamilem Łaszczykiem? Szczególnie, że dla mnie, jeśli chodzi o freak fighty, w Polsce to... Pięć osób jest takich freak fightowych, że faktycznie, że włączasz i wiesz, że będą dymy. Wiesz, że będzie głośno i wiesz, że będzie śmiesznie. To jest Amadeusz, to jest Bomba Scarface, to jest Młody Muran, no bo tak jest, Pablo Tybori, cztery osoby. Ktoś jest jeszcze piąty? Te cztery osoby na pewno, takie które przychodzą mi najpierw do głowy. Sutunator, 5 osób, no to powiedzmy, że ta piątka. Czykiem. Tutaj wyjaśnię, że ma on potężny rekord 32-0, więc żeby wyrównać szanse, walka odbędzie się w MMA w kategorii wagowej 77,1 kg. On nie wie, co go czeka tak naprawdę, wie, że będzie walczył z zawodnikiem, który boksował, ale nie wie też, że no ja nie tylko boksowałem w swoim życiu, trochę walk miałem ulicznych, no i on tak walczy jak na ulicy tak naprawdę, więc no. No jestem bardzo ciekaw tej walki, bardzo, bardzo ciekaw. Co by nie było, wiem o tym, że będzie robił wszystko, żeby sprowadzić mnie do parteru, a tutaj też może się mocno zdziwić. Tak jak mogliśmy się spodziewać, odkopana drama Mandzia z Karolkiem. To jest bardzo ciekawa walka, bardzo, bardzo mocna i bardzo kibicuję Karolkowi. Kończy się w oktagonie. Ciekaw jestem, jak kolejny twórca komentarii poradzi sobie w klatce, bo na ten moment branża, mimo serca do walki, nie ma zbyt dobrego rekordu. Idąc dalej... Ja na przykład nie mam w ogóle kurwa rekordu. Dalej Gimper zmierzy się z Czarkiem. Jeśli chodzi o tą walkę, to... Wiem, że nie będzie dymów. Inaczej. Wiem, że nie będzie dymów, aczkolwiek chciałbym się zaskoczyć, żeby jednak były. A co do samej walki? Zobaczymy, zobaczymy. To nie, według mnie, może być ciekawie. Nie skreślam, może być ciekawie. Szczególnie, że jednego i drugiego lubię, a Tomek jest bardzo, bardzo w porządku. I ostatnio bardzo mi pomógł. Biedny Czaruś? No też mi się wydaje, że Gimper wygra. Zawsze, za to Fabiański sprawdzi się z raperem. A, to na przykład kompletnie mnie nie interesuje. Znaczy inaczej, bo to jest tak, że zależy w jaki sposób do tego podejdziemy, bo ja widząc tą informację miałem takie, ja pierdzie, no nie lubię Fabiańskiego, nie przepadam za muzyką Wacka. Takich podsłocy, takie zestawienia, ale z drugiej strony sobie myślę teraz sobie myślę, że no jestem ciekaw tego Fabiańskiego, no nie lubię go. I to nie mam czegoś takiego jak na przykład w przypadku niektórych osób, że kurde, nie lubię go, mam nadzieję, że dostanie po mordzie, tylko, a może zrobi show. Fabiański to jest takie duże XD, dokładnie. A może będzie cringe'uwa taka ogromna. A może będzie ciekawie. No cholera wie, wiecie. Tutaj nikt się nie spodziewał, co na przykład zrobi Sutunator. A wiecie, a wszedł i zrobił zajebiozę. No więc zobaczymy, no zobaczymy. Wac to ja. I tutaj czuję zmarnowany potencjał, bo jednak Fabiański kontra Czarek byłoby znacznie ciekawszym zestawieniem. Oczywiście nawiązuję tutaj do Mafashion, bo obaj sobie byłymi partnerami. Zawsze byłoby to jakiś potencjał na dyskusję. Tak, tak, to też tak pomyślałem. A tak, mamy standardowe pojedynki. Czy dojdzie do skutku? Zobaczymy, wiesz, ja nie wiem, mam takie coś po prostu, że chcę wejść w tą rolę, chcę wejść w tę postać, rozumiesz, odpalić... No właśnie, szczególnie, że on mówi, że jakoś postać wymyślił w ogóle do tego wszystkiego. Zobaczymy. Plotki, zobacz, co się będzie działo, nie? I domykając listę ogłoszeń, Szeliga zawalczy z Wrzosek. Szeliga Wrzosek, no to będzie... No taka sportowa raczej, ale mogą się pokłócić, zobaczymy. Także mówię, w pierwszej chwili jak patrzyłem na te zestawienia, to było takie, nudna walka, nudna gala się szykuje. A teraz tak patrzę, jak Rewo komentuje i sobie myślę, że tak będzie połowicznie, trochę standardowo, nie? Połowicznie, że wiecie, że połowa walk będzie, na połowę walk czekam, a na połowę walk tak... A okej, okay. Ale i tak skomentuję. Oczywiście już teraz zapowiadam, moi drodzy, że 3 lutego widzimy się na konferencji tutaj. 3 lutego, co to jest w ogóle za... Co to jest za... O, ja miałem walczyć w ogóle 3 lutego. I chuj. No, dosłownie za miesiąc, moi drodzy, gala, którą będę dla was oczywiście miał przyjemność komentować. Oczywiście na YouTubie. Tańcula z Wiewiórem, a Karaś z Filipkiem. A. Działo, nie? I domykając listę ogłoszeń, Szeliga zawalczy z Wrzoskiem, Tańcula... Majstrem, dzięki. Wiewiór, Tańcula, nie interesuje mnie kompletnie,
trochę Resident Sleeper dla mnie. Biurem. No i Filipek Karaś, też Resident Sleeper. Nie mam nic do Filipka. Do Karasia też nic nie mam. Natomiast wiem, że nie będzie dymów, a ja bardzo lubię dymy, jeśli chodzi o o fame, ogólnie o walki. No ale co, obejrzę. No obejrzę, lubię Filipka. Zobaczymy. Ja bym chciał zobaczyć walkę Szaja Staśko. Tak. No. To bardzo chętnie. Z Filipkiem. Pardenga podpowiedział, że jeśli chodzi o walkę kobiet, to jedna ma OnlyFansa, a druga Rekord 2.0 i że pojawi się zastępstwo, bo miała być walka. Czyli kto? Jedna ma OnlyFansa, druga 2.0.0? Kto dwa razy wygrał? OnlyFans to może Bunny Marty? Walka Mateusza Morańskiego, ale ma problemy zdrowotne. Szczerze mówiąc, nie jest to najbardziej emocjonująca karta walki. O ile Fame nie szykuje jakiejś grubej niespodzianki podczas pierwszej konferencji, to całość wygląda dosyć średnio. Pay-per-view... Ja tam wbiję, to znaczy żartuję, nie wbiję, bo mnie zaprosili. Pewnie kupię, ale bardziej niż zjaranie się tą edycją, to po prostu, żeby wiedzieć, co się działo i ewentualnie omówić w newsach. Okazuje się, że Szalony Tańcula to nie jedyny projekt, który wraz z Nowym Rokiem ogłosił swój koniec. Końca dobiegła również... Najka versus Staśko? Ale Staśko nie ma w tym. Wiktoria ma 2-0. Wiktoria ma 2-0. Shaya ma OnlyFansa? O! Shaya versus Wiktoria? Ty, no serio, Shaya versus Wiki? Może być. No to mam kurwa nadzieję, że Shaya po prostu pokaże tam siłę. Jakby coś, to od razu mówię, że Shaya kibicuje. Uuuuj! Trzecia edycja Team X, czyli dobrze znanej formuły na wypromowanie. Shaya bardzo w porządku, bardzo, bardzo w porządku jest. A nie nowych tak jak w porządku jest Gimpur, tak samo w porządku jest Shaya. Pierwsze dwie edycje sporo namieszały w polskim internecie, natomiast trzecia przeszła bez większego echa. Nawet można... Ale Maja jest, nie ma Mai w... Tutaj mieć tylko Hajlik, ale powiem wam tak. Jako, że są rotacje między Hajligiem a Fejmem i na konferencji jutrzejszej będzie Maja i mnie tam nie będzie, to będzie mi bardzo smutno, że nie będę na tej gali. Tak wam powiem, że będzie mi bardzo smutno. Powiedzieć, że generalnie nie wzbudziła zainteresowania. Ostatni odcinek. To jest nasz ostatni odcinek. I w sumie to ostatni raz się z wami już witam, bo jak już zdążyliście zauważyć, to jest nasz ostatni odcinek. Jak zaczynaliśmy projekt, miało się wrażenie, że jednak to będzie trwało w nieskończoność i że tutaj spędzimy dużo czasu. No i to było dużo czasu, ale jednak skończyło się o wiele szybciej niż myślałem, że się skończy. W zasadzie już od samego początku notowali stosunkowo słabe wyniki. Dosyć wymowne jest to, że ich pierwsze odcinki notowały po mniej więcej 100 tysięcy wyświetleń. No a później po 15, nie? A ogłoszenie startu projektu NACU wygenerowało dwa razy tyle viewsów. Później była tendencja spadkowa, a przecież i tak nie było z czego odcinać. Nie pomogły nawet jakże cwane zabiegi marketingowe w postaci tendencyjnych miniaturek, które aż... Ja pierdolę. Kuszą, żeby kliknąć. Team XD, no. Ostatecznie choć... Tak bardziej mi to widział. Odcinki na YouTube miały problem przebić 50 tysięcy wyświetleń, a zdarzyły się również takie, które mimo upływu czasu mają po 15 tysięcy odsłon. Nie zmieniłabym niczego, ponieważ wiem, że niektóre rzeczy, które być może ktoś uważa za niewypał, były wypadkową pewną i doprowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz. Wiem, że gdyby nie to... Kyle is the alien? F? Nie, no jestem. To, co się wydarzyło przez te miesiące, nie byłabym w tym miejscu i być może nie byłabym tak szczęśliwa, jak jestem teraz. Jeśli chodzi o plany, to większość osób chce rozwijać... Czemu Fame 18, 17? Ponieważ mój przeciwnik ma kontuzję i czeka go operacja. ...wiedź swoje social media, a konkretnie Instagrama i TikToka. Część wspomniała o karierze muzycznej, a jeszcze nie o streamowaniu gier na Twitchu. W zasadzie tylko Kuba postanowił założyć kanał na YouTube, ale jeszcze nie wiadomo, co będzie publikował. Dalej po projekcie będę prowadził swoje sociale, będę prowadził Instagrama, będę prowadził TikToka. No i wbijam się na platformę Twitch, gdzie będę streamował gierki, tak jak CS, LOL, Fortnite. Chciałbym właśnie bardziej rozwinąć swojego TikToka i nagrywać bardziej kreatywne filmiki niż po prostu stanie i śpiewanie do piosenek. Ktoś mógłby powiedzieć, że słabe wyniki filmów to nie jest wina Team X, to po prostu publika ma dosyć kontentu opartego na grupie wspólnie żyjących ludzi. I tutaj łatwo odbić ten argument, bo wpris prowadzący Gen Z pokazał, że to nadal działa, nadal generuje ogromne wyniki. Tylko trzeba być ciekawym. Trzeba być charakterystycznym, trzeba nie wiem, coś wnieść od siebie. Jeżeli projekt wypalił, to trzeba zainteresować nim widza. Jak nie jest interesujący, to nie będzie oglądany. Tylko trzeba wybrać odpowiednich ludzi i przede wszystkim mieć pomysł. Takim pomysłem jest na przykład twoje 5 minut, czyli mocno rozszerzony casting na influencera. Poza tym trzeba być freezem, dokładnie. Nie postąpiła na co, budując swój projekt i bardziej kojarzy osoby z jej teamu niż z Team X 3. Może agencja wyciągnie wnioski i też pójdzie w tym kierunku, popatrząc na ostatni cut z filmu, nie poddają się i w przyszłości czeka nas powrót Team X. Ja pierdolę. Jedni mają problemy z liczbami, a inni wręcz przeciwnie, jak na przykład Wardenga, który opublikował zapowiadane rozliczenie. Trzeba zrzynać pomysł od Freeza, to też prawda. Z Psiakobusa. W skrócie swego czasu Sylwek zapowiedział, że za hajs ze sprzedaży pay-per-view za dwie edycje Fame zorganizuje Psiakobusa, czyli rozmowy z influencerami połączone z rozwożeniem karmy do schronisk. Ostatecznie do wydania na karmę było blisko 190 tysięcy złotych, co Sylwek... Chciałem w takim Psiakobusie się przejechać.
Cet potwierdził, pokazując faktury wystawione Fame. Ile zarobiłem na sprzedaży pay-per-view z dwóch gal Fame MMA, na których walczyłem? Gala Fame MMA 9, 123 tysiące, gala Fame MMA 11, 66... Z pay-per-view, ja pierdzielę. ...tysięcy. Łącznie za sprzedaż pay-per-view z tych dwóch gal dostałem netto około 189 900 zł. Całość postanowiłem przeznaczyć na karmę dla psów w schroniskach. Wataha zdecydowała, że czas na rozliczenie mam do końca 2022 roku. Fajny koncept, wywiady były chętnie oglądane, choć było ich za mało, żeby wydać wszystkie zebrane środki. W związku z tym Sylwester rozłożył karmę bez kamer, ale za to wrzucał Insta Stories jako potwierdzenie. Część z nich jest zapisana na jego profilu, więc zainteresowani mogą sprawdzić. Co warto podkreślić, Wardęga wydał 100 tysięcy złotych więcej na karmę niż zarobił z pay-per-view, a tym samym dorzucił bonus, o którym wspominał podczas ankiety dotyczącej przedłużenia projektu. Natomiast łącznie z psiakobusami i wcześniejszymi fakturami na karmę wydałem ponad 313 tysięcy złotych brutto, prawie 300 tysięcy złotych netto. Wydatki na paliwo czy naprawę psiakobusa, którą przeszedł wakacje, biorę całkowicie na siebie i tych wydatków nie wyliczam. Wardęga zapowiedział, że to nie koniec psiakobusa i że być może już w styczniu pojawi się nowy odcinek z udziałem Boxdela. Oprócz tego ogłosił, że... Z Boxdelem, fajnie. Jeśli to ogarnie, nie? Boxdel ogarniesz? Kurwa, oczywiście, że tak. Ogarniemy to, stary. Kanałom newsowo komentarii faktury za zakup karmy, jako dowód, że faktycznie wydał tyle, ile zadeklarował. Ja również otrzymałem maila i kwoty się zgadzają, natomiast w sieci tak pojawiły się wątpliwości, w związku z tym napisałem do Sylwestra i poruszyłem te najpopularniejsze wątki. Hej, mam kilka pytań odnośnie psiakobusa, chcę wyjaśnić kilka kwestii, które pojawiły się w sieci na wiadomej stronie. Czy sam wybierałeś karmę, czy dzwoniłeś do schroniska i pytałeś, co potrzebują? Czy możesz podesłać listę schronisk, do których dostarczyłeś karmę? Czy za każdym razem sam dostarczałeś karmę, czy korzystałeś z usług kurierskich? Dlaczego zdecydowałeś się wydać na karmę więcej niż uzyskałeś ze sprzedaży pay-per-view? Z ciekawości, dlaczego nie ma faktury za odcinek z Fagatą? W grudniu opłaca się zgłaszać na czwartą edycję Teamu X, czy według ciebie jest to nieopłacalne, lepiej samemu zdobyć widownię? Powiem ci tak, jeśli chodzi o ten team, to tam jest podobno umowa straszna bardzo, że coś podpisane, że po tym jak oni tutaj skończyli, to oni dalej są podpisani, dalej muszą się dzielić jakimiś tam zyskami, więc to jest przesrane, więc jeśli zmienili umowę, to jest to opłacalne. Dlaczego? Ponieważ uważam, że będąc w takim teamie, można zyskać trochę popularności na różnych mediach społecznościowych i później można właśnie odejść do jakiejś streamerki, do jakiegoś nagrywania, do jakiegoś tiktokowania i tak dalej. Jest szansa, ale wiesz, ale może być, ale jest szansa również, wiesz, również bez tego. Także, nie wiem, jeśli nie zmienili kontraktów, no to... To nie, to kompletnie mam od razu. Tak ci powiem. A jeśli zmienili, to można się zastanowić, ale wiesz, ale to też ciężko. Pytałem karmę sam, ale pytałem w schroniskach, czy taka im odpowiada. Zobaczyłem w rankingu, że Wiejska Zagroda ma trzecie miejsce i ponad 65% mięsa, więc w grudniu postawiłem na nią, gdyż miała dobrą cenę. Nie skończyła się w magazynach, zamówiłem Britker. Lista schronisk, do których dotarł kurier w załącznikach, numer pliku to numer faktury. Jeśli dotarła na... oznacza, że dotarła do mnie i sam rozwoziłem po pobliskich schroniskach. Zdecydowałem się wydać więcej na karmę, gdyż miałem bardzo dobry rok finansowy, plus dorzuciłem trochę hajsu z odcinków psiakobusa. Dlaczego nie ma faktury za odcinek z Fagatą? Po prostu nie widzę jej na mailach. Gdyby była, to wydana kwota byłaby większa, więc działałoby to na moją korzyść. Na mnie wydane 313 tysięcy złotych jest okej. Nie czuję potrzeby, by się fiksować i udowadniać, że wydałem 320. Tak więc temat rozliczenia pay-per-view i psiakobusa można uznać za domknięty. Ostatecznie mimo wszystkich problemów i zadymki wokół projektu, najważniejsze, że skorzystały na tym schroniska, a tym samym psiaki. I to wszystko, co przygotowałem dla was w tym odcinku. Szybki szczur, lecimy dalej. Widzimy się już niedługo. Już niedługo. Bardzo fajny film. Wardęga podjadał karmę z psiakobusa. Fajny tytuł. Dopiero zobaczyłem. Zajebista sprawa.